Monika nam opowie o tym, że gotuje, bo lubi. Tak, i w kuchni można mi wszystko. To tak gwoli zapamiętania, bo w sieci jest bardzo dużo blogów, które gotują, bo lubią. Lubią to gotowanie. Gotowanie jest super. Gotuję, bo lubię. Gotujesz, bo lubisz. Gotuję, lubi blogs.pl. Żaden on blog normalny o gotowaniu po prostu. Nazywam się Monika, w kuchni można mi wszystko. Wobec tego na moim blogu znajdziecie dużo takich przepisów, które jak widzicie, mówicie sobie, wow, jakie to jest fajne. Są to przepisy, które skrętnie wyszukuję spośród różnych książek kucharskich, które nałogowo wręcz sprowadzam z Amazona, tudzież z innych stron poświęconych książkom o gotowaniu. No i co bym wam chciała powiedzieć, bo jakby mój blog, no to jest, prawda, blog o gotowaniu, jakich w sieci jest mnóstwo, ale jakby myślę, że historia, która mi się przytrafiła, nie jest taką historią, których jest w internecie mnóstwo, więc za chwilę wam o niej opowiem. Jeszcze na chwilę powrócę tylko do mojego bloga. Ma półtorej roku, jest zbiorem sprawdzonych przepisów i myślę, to, co go naprawdę wyróżnia spośród innych blogów, to zdjęcia, na których bardzo mi zależy, żeby były ładne i które jakby sprawiły to, że robiłam w życiu, byłam producentem telewizyjnym, wymyślałam różne rzeczy, tematy telewizyjne typu, nie wiem, jak czyścić buty zimą, albo nie wiem, robiłam research odnośnie gatunków jabłek i w pewnym momencie stwierdziłam, że taka praca nie do końca mnie interesuje, że pasjonuje mnie fotografia, pasjonuje mnie gotowanie, więc kiedy dowiedziałam się, że w pewnym z warszawskich studiów fotograficznych szukają asystentów, postanowiłam rzucić wszystko to, co miałam do tej pory i zacząć zwyczajnie od początku, czyli przejść całą żmudną drogę od asystenta, który jest na nogach od 6 rano do godziny 24 nierzadko, który lata na planie ze ścierą, czyści kurze, nie wiem, robi tak naprawdę parzy kawę, rozkłada sprzęt, składa ten sprzęt, ale dzięki temu jakby mogę, bo cały czas tam pracuję, mogę przypatrywać się pracy najlepszych polskich fotografów, oczywiście może nie z dziedziny kulinariów, ale z dziedziny mody, nie będę tutaj się wdawać nazwiska, ale jest naprawdę grubo. No i jak tak już zaczęłam pracować w tym studio fotograficznym, no to też jakby niektórzy się dowiedzieli o tym, że mam bloga i że gotuję i że piekę. No i na te sesje zaczęłam robić, tutaj zrobiłam do śniadania jakieś placuszki, tutaj upiekłam jakiś placek drożdżowy, który wjechał o 14 godzinie na sesję. No i tak właśnie od takich malutkich tutaj, od malutkich placuszków śmiejemy się, że w przeciągu 3 miesięcy utuczyłam polski światek modowy, który nie może pozostać obojętny temu, co im przygotuję. Także tak naprawdę to w zasadzie tyle. Chciałam tylko po prostu tak powiedzieć, taką historię ku pokrzepieniu serc, że warto podążać za swoją pasją, warto robić to, co się lubi, nawet jeżeli to czasami wymaga poświęceń i nie zarabiania przez pewien czas żadnych pieniędzy, ale to się opłaca. Oczywiście warto mieć partnera o stabilnej pozycji pracowej. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Monice, czyli bloguj, ale mi kogoś to ci utrzymuje. To ciekawa kontestacja. Podejrzewam, że większość osób tak ma. W takim razie, czy są pytania? Czy ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś o kulisach na przykład mody? Podawania na planie zdjęciowym muffinek albo czegoś innego? Dobra. Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do ostatniego.